Cześć wszystkim, dzisiaj zaprezentuję Wam zmywarkę Boscha. Bosch słynie ze swojej jakości, ale to już pozostawiam Waszym opiniom. Przejdźmy do parametrów technicznych. Przede wszystkim wysokość 85 cm, szerokość 60, głębokość również 60. Zdejmowany górny blat, dzięki czemu możemy wsunąć to blat kuchennych i nie musimy kupować zmywarki pod zabudowę. Klasa energetyczna A z dwoma plusami, zużycie energii dzięki temu jest to 262 kWh rocznie na około 280 cykli. 9,5 litra zużycia wody, taki najczęściej parametr zobaczymy na większości stron internetowych, ale trzeba to zaznaczyć, że to jest przy programie Eco. Następnie mamy system, to jest silnik Eco Silence Drive, czyli 46 dB głośności, czyli zmywarka nie jest zbyt głośna. Następne systemy, jakie zostały tutaj zastosowane, to jest asystent dozowania i tutaj, o którym powiem w późniejszej części i pokażę dokładnie, gdzie on się mieści. Mamy również Aqua sensor. Jest to sensor, który mierzy poziom zabrudzenia wody, dzięki czemu zmywarka ma wszystko nam dokładnie domywać i ma wychodzić wszystko super lśniące. Czy tak jest? Bywa z tym różnie, bo też to zależy od twardości wody, zależy jakiego nabłyszczacza użyjemy, czy w ogóle użyjemy, więc tutaj mówiłbym tylko o tym, że dzięki to jest zmywarce, bo mamy dużo na to wskaźników, kiedy to jednak zmywanie będzie odpowiednio wyglądało. Mamy sensor załadunku, to jest oczywiście system, który zmywarka wykrywa, ile zostało załadowana i dobiera odpowiednie parametry, jeśli chodzi o wodę i pozostałe pobory, tak? Czyli tutaj o to nie musimy się martwić. Myślę, że to działa bardzo dobrze. Nie można by było się tego za bardzo czepiać. Następnym systemem jest wymiennik ciepła, dzięki któremu wszystkie te szklane, jak kieliszki czy porcelana, ma być bardzo dobrze umyte i ma być chronione, ze względu na to, że w oddzielnym pojemniku do płukania woda już zostaje podgrzana do odpowiedniej temperatury do płukania i nie ma tych wahania temperatur, że zimno i nagle ciepło. Więc myślę, że tutaj jest jak najbardziej plus. I teraz tutaj mamy system, który nie wiem jak do końca działa. Jest to elektroniczna regeneracja. I polega to na tym, że w zależności od jak twardą wodę ustalimy, że ma pobierać mamy w domu i pobiera zmywarka, to ona sama będzie decydować, kiedy ma zregenerować filtr zmiękczacza. Ale jak to działa i czy to działa, to nie mam zielonego pojęcia, bo to wszystko wychodzi po jakimś czasie eksploatacji, czy ten filtr w późniejszym czasie również działa tak, jak powinien od samego początku. Również mamy AquaStop. Dość sławny system w Boschu, ze względu na to, że daje nam dożywotnią gwarancję na elektrozawór, który jest podłączony do wody, do pływowej oczywiście. Jeśli przez niego, nim się coś stanie, on się zepsuje, przez niego zalejemy mieszkanie, wszystkie koszty zwraca Bosch. Czy kiedykolwiek to się stało, nie mam zielonego pojęcia. Jak ciężko walczyć o zwroty kosztu i to udowadniać, też nie mam pojęcia, ale zawsze możemy próbować, jeśli coś takiego się stanie, bo wiadomo, mieszkając w bloku na czwartym piętrze i zalewając sąsiadów do samego domu cały pion, myślę, że koszty były dość poważne, że można by było się postarać i pomęczyć z walką o to, żeby Boże jednak zwrócił te koszty. I tutaj jeszcze mamy system ActiveWater. Ma być to specjalnie zaprojektowany dopływ wody i komory, dzięki której woda tak super się rozprowadza, że wszystko nam super domywa i nie mamy punktu zaczepienia odnośnie niedomycia naczyń. Ale jak to działa? W sensie, czy dobrze to działa, bo jak to działa, to już wiemy. Czy dobrze to działa, to dajcie mi znać w komentarzach oczywiście. Teraz zapraszam do następnej części, gdzie omówię wyświetlacz, pokażę w środku komorę. Zapraszam. Dobrze. Przejdźmy do wyświetlacza i tych ciekawszych funkcji, które będą nas interesować. Oczywiście włącznik mamy tutaj, kolor czerwony, jak to zwykle w Boschu wygląda. Łącznie mamy 5 programów.
dwie funkcje, które mają być ekstra. Pierwsza to jest higiena. Ma być to wyparzanie. Podczas płukania podnoszenie temperatury do 70 stopni, dzięki czemu te wszystkie zarazki i bakterie mają być zabijane i przez 10 minut te 70 stopni to zabija i ma to umożliwić higieniczne używanie naczyń. Następną funkcją tą ekstra jest suszenie ekstra. Czyli wszystkie te rzeczy, które nam się ciężko suszyły w zmywarce, jak rzeczy plastikowe, po użyciu tej funkcji w tym miejscu, oczywiście wydłuży nam to czas, ale ma lepiej to wszystko to nam dosuszyć. Bardzo fajną opcją jest ten program Auto. Program Auto w automatyczny sposób oczywiście ustawia sobie, sprawdza poziom zabrudzenia naczyń, do czego też służy ten system AquaSensor, o którym wcześniej wspominałem, dzięki czemu te wszystkie naczynia mają nam się bardzo dobrze domyć, mają być lśniące i super czyste. Ale tak jak też wcześniej wspomniałem, to jest wiele czynników, które na to wpływa, jak dobór odpowiedniej twardości wody, dobór odpowiedniej soli, czy też nabłyszczacza i tabletki, tak? Więc program bardzo fajny, bo nie musimy się martwić ustawienie, czy tyle stopni, czy tyle, bo ona sobie sama dobierze i sama dobierze sobie też ilość wody i odpowiednie temperatury suszenia, tak? Więc ta opcja jak najbardziej nam tutaj pomaga. Następną ciekawą opcją jest zastosowanie ochrony szkła właśnie w tym programie. I one, tutaj właśnie ma być to, że zmywarka dobierze sobie odpowiednią twardość wody, żeby ona nie była zbyt miękka, która niszczy nam wszystkie te filiżanki też, ale przede wszystkim kieliszki i porcelanę i nie będzie to zbyt twarde, żeby zostawić nam zacieki i nie będzie też zbyt miękka, która będzie nam to uszkadzać, tak? Z następnych rzeczy, które tutaj mamy, no to jest wskaźniki takie jak brak soli, brak nabłyszczacza, więc tu jak najbardziej na plus. Program godzinny i opóźnienie startu, tak? I elektroniczne zabezpieczenie przeciw zmianie programu podczas uruchomienia, żeby nic nie nacisnąć. No i standardowo, jak to Bosch w tym momencie już wprowadził, jest to czyszczenie zmywarki. Więc jak najbardziej tutaj opcje na plus te niektóre. Więc nie miałbym się do czego przyczepić, brakuje mi jedynie VarioSpeed. Więc VarioSpeed, czyli skracanie. Ten model nie jest dość tani, więc patrząc na to, powinien już to mieć wbudowane. Zwłaszcza z tym obszernym wyświetlaczem i z kilkoma tymi systemami, które zostały tutaj zainstalowane. A tego mi tutaj brakuje. Dobrze, przejdźmy do środka, jak to wygląda. I teraz tak, zacznijmy od razu od asystenta dozowania, o którym wspomniałem. To jest ta półeczka, która mieści się tutaj. I umożliwia nam to, kiedy tabletka nie zużyje się do końca, a wypadnie, wpada tutaj, nie spada na dno zmywarki, wpada tutaj i te wszystkie, dokładnie to sięga do to śmigło z wypustem wody tu na ten kosz i wymywa nam do końca tą tabletkę, więc jak najbardziej na plus. Całość zmywarki jest wykonana z stali szlachetnej, na którą mamy 10-letnią gwarancję na przerdzewienia, ale dół już jest z takiego plastiku, który jest odporny na temperatury i nazywa się on Polinox. Tak podaje producent. I fajnie, że jest ta 10-letnia gwarancja, ale szkoda, że ten dół nie jest też w stali szlachetnej jak te boki. Następnym plusem oczywiście jest szuflada na sztuce. I tutaj dodam tak, że szuflada na sztuce, niektórzy uważają, że nie sprawdza nam się to, natomiast jestem innego zdania. Dlaczego nam się nie sprawdza? Bo nie możemy jak kosza wyjąć z zmywarki i wyrzucić sztuce, natomiast
Z tego co zauważyłem, bo każdy producent ma ten kosz po prostu demontowany. Wystarczymy tutaj unieść troszeczkę wyżej i wyciągnąć z tych kółek i mamy całkowicie wyjęty tą szufladę i możemy sobie wyrzucić te sztućce, czy położyć na blacie i ją zapakować bez problemu, a nie musimy biegać do zmywarki i dokładać, więc tutaj z tą niewygodnością bym się nie zgodził, a jest bardzo przydatna, bo ma oddzielny zraszacz na górze, dzięki czemu lepiej domywa te wszystkie sztuczce, więc jak najbardziej na plus. Tutaj mamy jeszcze dodatkowo regulowany ten kosz w górę, w dół, po naciśnięciu tych dwóch on opada, zwiększa nam się tutaj przestrzeń lub jeśli chcemy zwiększyć przestrzeń na dole, podnosimy go, o, pyk, pyk, i ona ładnie zaskakuje, więc jak najbardziej to jest fajna opcja. I tak, jeśli chodzi o dostęp do filtrów, filtr ma być trzyczęściowy, on jest fajnie, że jest wyjmowany z tą kratką i możemy całkowicie go wyczyścić. O, tutaj jeszcze jest mokra po testach, bo to niedawno przyjechało z fabryki, ale patrząc na to możemy go dobrze wyczyścić, więc to jest jak najbardziej na plus. Łatwy demontaż, łatwy montaż mamy, kiedy jest on zamknięty, i dostęp do soli. Więc też tutaj nie ma z tym najmniejszego problemu. Łatwo się dostać do tej soli i ją wsypać. Kosz ładnie wszystko tutaj działa. No i oczywiście myślę, że będzie to cały wyczerpany temat na temat zmywarki. Raczej programów podstawowych nie będziemy opowiadać, jak Eco, ten nagarnki, no i godzinne opóźnienie startu. A teraz przejdźmy do podsumowania. Ja mniej więcej powiem, jakie są plusy tej zmywarki dla mnie, jakie mam wątpliwości i gdzie widzę minusy. Zapraszam. Przejdźmy do podsumowania. Przekażę wam swoje spostrzeżenia, plusy wobec tej zmywarki i swoje wątpliwości, moim zdaniem minusy. Przede wszystkim plusem jest trzecia szuflada na sztuczce. Bardzo dobre rozwiązanie. Program Auto, który dobiera sobie te wszystkie parametry, gdzie nie musimy się martwić, czy włączyliśmy coś dobrze, czy nie. Następnie suszenie ekstra, żeby dosuszyć te wszystkie plastikowe rzeczy, plus higiena, kiedy chcemy rzeczywiście pozabijać te zarazki, mamy niemowlę, chcemy butelki oczywiście umyć w odpowiedniej temperaturze, żeby to wszystko wypalić. Sensor załadunku, asystent dozowania też są jak najbardziej plusami tej zmywarki, więc spokojnie tutaj mogę uznać to za plus, bo wiem, że to będzie dobrze działać, ta tabletka będzie wymyta i ten sensor dobierze sobie wszystkie parametry do tego, ile załadowaliśmy. Wątpliwości. Jak będzie działał nam Active Water, czyli to sprawdzanie tej Active Water, czyli ta konstrukcja bębna, że to wszystko super, bębna, środka, że to wszystko super działa i ta woda odpowiednio się rozprowadza i to wszystko nam super domywa. No wiadomo, wszystko wyjdzie podczas użytkowania, ale czy to jest aż tak dobre, czy to jest po prostu tylko wpisanie jakiegoś parametru, nazwanie czegoś, kto jest standardem wyposażenia każdej zmywarki, żeby przyciągnąć tutaj klienta. Następnie AquaStop, system elektrozaworu, dobra, super, danie to dożywotniej gwarancji, super, tak, ale druga sprawa, jak ciężko to wywalczyć i czy to kiedykolwiek da się udowodnić, to jest tutaj te pole manewru, gdzie nie, to jest moja wątpliwość wobec tego zastosowania systemu i myślę, że to jest następny po prostu chwyt, żeby przyciągnąć klienta. Stal szlachetna i ten Polinox, tak, Polinox. Wszystko jest dobrze, kiedy mamy całe wnętrze zmywarki skonstruowane ze stali szlachetnej, ze względu na to, że ta 10-letnia gwarancja wtedy obejmie całość. Natomiast kiedy mamy rzucony ten Polinox, czyli plastik na samym spodzie, kiedy on pęknie, odkształci się, cokolwiek innego się zrobi, już tego gwarancja nie będzie obejmować. A przypomnijmy, że to jest aż 10 lat. Więc to 10-letnia gwarancja jest plusem na stal szlachetną, natomiast ten Polinox już nie wchodzi i myślę, że tu już bym się dopatrzył niewątpliwości, a minusa. Ochrona szkła. Właśnie, ochrona szkła z tym dobieraniem odpowiedniej twardości wody
Myślę, że może być z tym troszeczkę problemu, jeśli chodzi o zacieki, które pozostają na kieliszkach po tym programie i z tym doborem odpowiedniej twardości wody, ze względu na to, że też mamy własną ingerencję, że tą twardość wody na początku sami ustawiamy. Więc pod jakim względem ona będzie działać i ile ona będzie działać, a nie my po ustawieniu tej twardości wody, tutaj też mam troszeczkę wątpliwości. I ta elektroniczna regeneracja. Jak to działa i czy rzeczywiście to działa? Byśmy musieli postawić dwie zmywarki, używać przez 5 lat albo 2 lata, przypuśćmy dobrze, 3, pół roku. Pół roku, dwie zmywarki z tym systemem, bez tego systemu i wtedy rzeczywiście byśmy mogli stwierdzić, czy to działa. Natomiast brzmi to troszeczkę już jak science fiction, gdzie zmiękczacz ma sam się elektronicznie regenerować. W jaki sposób? Nie wiem. Na pewno ktoś z Was będzie wiedział, na jakiej zasadzie to działa i czy jest to możliwe i taką informację bym poprosił na pewno w komentarzu. A myślę, że właśnie tym akcentem zakończę ten odcinek. Zapraszam danie łapkę w górę, subskrypcji, żeby być na bieżąco. I przede wszystkim widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!